W dzisiejszym odcinku przedstawimy Państwu niesamowitych bohaterów. Pierwsi to niezwykłe, aczkolwiek zagrożone gatunki zwierząt. Drudzy to ludzie, którzy każdego dnia dbają, by w polskich lasach było tych zwierząt jak najwięcej. To jest program Las Bliżej Nas, ja nazywam się Tomek Zielonka, a to jest Sokół Wędrowny. Zapraszamy! W dzisiejszym odcinku poznacie dwóch królów. Króla owadów, Jelonka Rogacza, zobaczycie nieco później. Teraz przed Państwem król przestworzy. Sokół wędrowny jest najszybszym organizmem żyjącym na Ziemi. W locie opadającym osiąga prędkość nawet 350 km na godzinę. W Polsce objęty jest ochroną ścisłą, dlatego gdy po blisko 100 latach nieobecności stwierdzono jego powrót do torzymskich lasów, radości nie było końca. Ale jak do tego doszło, opowie mi Arkadiusz Traczyk, leśnik i ornitolog. Członek Komitetu Ochrony Orłów. Od 30 lat zajmuje się obserwacją i ochroną ptaków, a w szczególności gatunków leśnych. Czynnie uczestniczy w programie monitoringu ptaków polskich. Autor przepięknych i unikalnych fotografii przyrodniczych. Cześć Jarek. Cześć. Co, 100 lat czekaliście na tego sokoła, tak? Czekaliśmy się doczekaliśmy. Jaka jest historia tego sokoła tutaj w torzymskich lasach? Tak, historia właściwie to sięga 2014 roku, kiedy byłem tutaj leśniczym. Gospodarowałem tą częścią lasu. Tutaj, tak? Tak, na leśnictwie. I podczas kontroli, bo taki mamy obowiązek, zresztą tak robimy wszędzie, stwierdziłem, że w części tego lasu znajduje się gniazdo kruka. Aha, i co wtedy? Wtedy podczas planowania, bo robimy tą część taką kameralną, stwierdziłem, że muszę to gniazdo ochronić. I zaplanuję, że zostawię część tego drzewostanu, czyli zostawię tak zwaną kępę. I tak też zrobiłem. W następnym roku, wczesną wiosną, stwierdziłem, że te kruki dalej tutaj się gniazdują, dalej lęgną, dalej próbują wyprowadzić lęk. Przyszedłem dopiero na jesień, czyli tak zwanym bezpiecznym okresie i dopiero wtedy wyciąłem drzewostan, pozostawiając tą część lasu, w którym znajdowały się... Dla tych kruków. Tak, dla tych kruków. No ale to kruki, ale przecież teraz mamy sokoły. Tak, no to tak się zaczęła historia. Po lęgu kruków gniazdo to było zajęte przez kobuzy. No to już byłem wow, szczęśliwy, tak? Wow, no bo oprócz kruków udało się też zachęcić tutaj inne gatunki ptaków. No i rok 2020, niedziela, popołudnie, bo stwierdziłem, że sobie taką niedzielną wycieczkę zrobię. Po obiedzie z rodziną. Także no i wychodząc gdzieś tam z narożnika drzewostanu, odzywa się sokół wędrowny. No ten charakterystyczny głos taki krzyczący, skrzeczący. Najpierw samica, później samiec. No niesamowite, niemożliwe, mówię. No tyle czasu czekania, a miałem taką cichą nadzieję, że jednak to gniazdo w taki sposób zakończy, że tak powiem, swoją karierę, bo sokoły zajęły. Wyprowadziły w tym roku dwa młode, ale gniazdo się rozpadło. Gniazdo rozpadło się, ale nie opadł zapał ludzi zaangażowanych w ratowanie pary lęgowej z torzymskich lasów. I trudno im się dziwić, wiedząc, że populacja leśna sokoła wędrownego w Polsce to zaledwie około 30 par lęgowych. I na jesień, w tym samym roku, gdzie sokoły wyprowadziły dwójkę młodych, stwierdziliśmy, że zamontujemy dla nich tą sztuczną platformę. No i się udało, akcja trwała około 2-3 godzin, zamontowaliśmy tą sztuczną platformę. No i 3 dni później, kontrolując to stanowisko, stwierdziliśmy, że już samiec jest i pilnuje dalej tego miejsca. Także no, sukces niesamowity. Należy wspomnieć, że sokoły wędrowne nie budują własnych gniazd, a zasiedlają już te istniejące, należące do innych ptaków. Co jeszcze zrobiliście, żeby te sokoły tutaj tak, z wami mając były? Pewność taką, już, żeby tu 100%, na 100% chronić te nasze sokoły, właściwie jedyne w naszym nadleśnictwie, a właściwie tutaj na obszarze tutaj naszej dyrekcji, stwierdziliśmy, że stworzymy tutaj jeszcze strefę ochronną. I takie strefy robi się m.in. właśnie dla sokołów wędrownych, dla innych gatunków takich rzadkich także. 200 metrów wokół tego gniazda jest całkowity zakaz wykonywania jakichkolwiek prac, a w okresie od 1 stycznia do końca lipca poszerzamy ten obszar do 0,5 km. Jak w tym roku to wygląda? W zeszłym roku były dwa młode, a w tym roku? Tak, w zeszłym roku były dwa młode, a w tym roku jeszcze lepszy sukces, bo się okazuje, że mamy 3 młode, jedną samiczkę i 2 samce. To co, jeżeli tak będzie to postępować, to może za rok 4? Miejmy nadzieję, że tak będzie. Z roku na rok kolejne młode będą wylatywać z tego gniazda. Oby tak było. Co ciekawe, leśnicy nie oznaczyli wspomnianej strefy ochronnej żadną specjalną tabliczką. Właśnie ze względu na ochronę tego gatunku. Okazuje się bowiem, że oprócz naturalnych wrogów, na sokole jaja często polują kłusownicy.
Para Stożymia i reszta krajowej populacji objęta jest obserwacją w ramach pracy naukowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prowadzi ją Paweł Wieland, który jednocześnie jest inżynierem nadzoru w Nadleśnictwie w Olsztyn i członkiem Polskiego Klubu Sokolników Gniazdo Sokolników PZEU. Jest autorem monografii przyrodniczej Sokół Wędrowny. Cześć Paweł. Cześć, witam. Powiedz, skąd to podniecenie tym, że akurat tutaj przyleciały te ptaki, sokoły? Sokół wędrowny wymarł w Polsce w latach 60. ubiegłego stulecia. No, wymarł z powodu stosowania insektycydów, przede wszystkim w rolnictwie. I człowiek, który no niejako doprowadził do takiej sytuacji, przyszedł mu z pomocą. Sokolnicy zaczęli hodować młode, zaczęli je wypuszczać. Tych ptaków wypuszczono bardzo dużo w całej Europie, zwłaszcza w Niemczech i w Polsce. I na podstawie obrączkowania wypuszczanych młodych uzyskano bardzo cenne informacje. Po co obrączkuje się sokoły? Generalnie ptaki obrączkuje się po to, żeby wiedzieć, skąd pochodzą w przypadku ponownego ich stwierdzenia. To jest bardzo cenna informacja, jakie odbyły wędrówki, w jakiej odległości od gniazda zostały ponownie stwierdzone, co się z nimi działo. Para lęgowa, którą stwierdziliśmy w Nadleśnictwie Torzym, nie posiada żadnych obrączek. To jest też bardzo cenna informacja, mimo że tak naprawdę nie mówi nam nic o pochodzeniu tych ptaków. Czyli na pewno nie pochodzą z żadnej hodowli, tak? Na pewno dokładnie gdzieś tak. Wcześniej już... Na pewno nie zostały wypuszczone w ramach programu restytucji. Być może pochodzą z gniazda, które założyły ptaki, które kiedyś w przeszłości zostały wypuszczone, natomiast one same z pewnością nie miały do czynienia z człowiekiem. Nasze sokoły torzymskie zostały, tak jak powiedziałem, zaobrączkowane po to, żebyśmy znali ich losy w przyszłości. Ale czekaj, mówiłeś, że one są niezaobrączkowane, a mówiłeś, że zaobrączkowaliście je. To jak to jest? Ta para, którą stwierdziliśmy tutaj, która dała początek nowej populacji sokoła wędrownego w torzymskich lasach, ta para nie posiada obrączek. Stare, dorosłe ptaki, które gniazdują tutaj, obrączek nie posiadają. I starych się nie obrączkuje po prostu, tak? Nie obrączkuje się ich, są sposoby na ich złapanie, natomiast my zdecydowaliśmy się, żeby tego jednak nie robić ze względu na potencjalny stres. Z kolei ich młode w ubiegłym roku, jak też w roku bieżącym, zostały zaobrączkowane. Jak te młode to wygląda zostały... właśnie? Czy one są bezpieczne, czy nic im nie grozi przy takim obrączkowaniu? Takie obrączkowanie przeprowadzane jest przez doświadczonego obrączkarza, który posiada licencję obrączkarską. Obrączkarską to nie jest osoba przypadkowa. Posiada doświadczenie w tego rodzaju działaniach, wchodzi na drzewo, każdego z młodych delikatnie pakuje w specjalną torbę, spuszcza na ziemię. Samo obrączkowanie następuje na ziemi. To trwa może kilkanaście minut, takie obrączkowanie. My się bardzo szybko oddalamy, zostawiamy je w spokoju i później tylko z dalszej odległości obserwujemy, co się dzieje z tymi zaobrączkowanymi młodymi. Dzisiaj cieszymy się z każdego udanego wyprowadzonego lęgu w leśnej populacji sokoła wędrownego. Ale być może nie byłoby ich tutaj wcale, gdyby ich reintrodukcją w latach 90. nie zajęli się sokolnicy i miłośnicy ptaków drapieżnych, tacy jak Żaneta Wojcieszyk z Nadleśnictwa Sława Śląska. To pasjonatka sokolnictwa, osoba kochająca przyrodę, angażująca się w czynną ochronę ptaków szponiastych w ramach prowadzonego przez jej nadleśnictwo projektu. Wow, to on, to jest sokół wędrowny, tak? Tak, to jest dokładnie ona, ponieważ to jest samica sokoła wędrownego. Jest to ptak, który ma około 2,5 miesiąca w tym momencie, więc jest to tegoroczna samica. Świadczy też o tym jej upierzenie, ponieważ zobacz, jej kolor jest brązowy, można powiedzieć. Starsze ptaki, jeżeli chodzi o sokoły wędrowne, są raczej szaro, takie stalowo-szare. Żaneta, nie boisz się jej tak trzymać, tej koleżanki na ręce? Nie boję się, ponieważ mam rękawicę sokolniczą, ponieważ zobacz, tutaj możesz spojrzeć trochę bliżej, okay. Ma dosyć ostre szpony, tak. A ten z tyłu, zwany kantakiem, to już w ogóle jest bardzo taka, można powiedzieć, broń tego ptaka, bo to nim dobija swoją ofiarę, swój obiad. Skąd to się w ogóle u Ciebie wzięło, że zaczęłaś interesować się sokołami? Ja uczyłam się w technikum leśnym w Rogozińcu, gdzie jest ośrodek rehabilitacji takich ptaków. No i tam poznałam tak naprawdę te piękne ptaki. I tam też początek wzięło moja historia z sokolnictwem. Co prawda nie jestem jeszcze takim sokolnikiem pełnoprawnym, natomiast jest to moja pasja. Też posiadam swoje tego typu ptaki szponiaste.
No jest to na pewno takie hobby, które zajmuje bardzo dużo czasu, ponieważ no, jest to żywe zwierzę, to nie jest zabawka. Trzeba poświęcać temu bardzo dużo czasu na układanie tych ptaków. Czy ja mogę go podtrzymać również? Tak. Jak to? No, dobra. To zrobimy tak, że ja ściągnę rękawicę, a ty nałożysz. A ja włożę ją tak, swoją. Tak? Dobra. Mhm. Uwaga, uwaga. Tak, delikatnie. Delikatnie. Ten ptak był niedawno wyciągnięty z woliery, także dopiero od kilku dni jest na rękawicy i w tym momencie on się przyzwyczaja do tej rękawicy, do stania, także każdy twój ruch, nawet delikatny, będzie powodował, że ten ptak będzie stabilizował się. Tak? Spróbujemy. Aha, i zadzwonił dzwoneczek. Tak, jest dzwoneczek. Dzwoneczek jest, ponieważ czasami tego ptaka nie widzimy, trudno go zobaczyć. Możemy podczas lotów z nim, możemy go zlokalizować poprzez właśnie ten dzwoneczek i dźwięk wydawany. Sokolnicy dbają o to, żeby reintrodukować to zwierzę do lasów. Jak to się odbywa? Co robicie? Oprócz tutaj tych lasów torzyńskich, inne nadleśnictwa w dyrekcji zielonogórskiej prowadzą różne projekty. Nadleśnictwo, w którym ja pracuję, prowadzi taki projekt, w którym jednym z działań było budowa i montaż 38 platform lęgowych. Z tego właśnie 19 platform było przeznaczone dla tego gatunku, jakim jest sokół wędrowny. Miejsce lokalizacji wcześniej było wybrane przez specjalistów i to wielu, bo pierwsze pomagał nam Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie. Później nadleśnictwo zatrudniło eksperta do spraw awifauny, który wskazał konkretne i zaznaczył konkretne drzewa w terenie i następnie odbył się montaż i zawieszenie tych platform. Dobra, słuchaj, oddaję ją, wydaje się już być głodna, boję się, żeby nie potraktowała mnie jako swój posiłek. No, koleżanko, wracaj do swojej właścicielki. O, nie chcę zejść, złapała się i trzyma. Uwaga, uwaga, uwaga. Udało się. Cudownie. Nasze kamery i oczy lądują właśnie na ziemi, a dokładnie na korze dębowej, gdzie będziemy szukać owadziego króla, jelonka rogacza. Z lasów zielonogórskich udajemy się do Wielkopolski, a konkretnie do nadleśnictwa Włoszakowice, które upodobał sobie jeden z największych chrząszczy w Europie. O jelonku rogaczu opowie mi Marek Wąsowicz, starszy specjalista służby leśnej, edukator i fotograf amator, który włoszakowickie olbrzymy obserwuje już ponad 16 lat. Jelonek, podobnie jak sokół wędrowny, jest gatunkiem chronionym w Polsce. Dlatego jeśli zauważycie go w lesie, zostawcie go raczej w spokoju. Swoją nazwę zawdzięcza imponującym żuwaczkom, które wyglądem przypominają poroże jelenia. Posiadają je tylko samce i mogą stanowić one aż połowę długości tego nawet 8-centymetrowego chrząszcza. Jelonek zachwyca nie tylko przyrodników i naukowców. Dawniej wierzono w magiczne moce owada. W swoich dziełach umieszczali go już starożytni Grecy, a do niedawna w Niemczech wierzono, że sproszkowany jelonek może być nawet afrodyzjakiem. Marku, co takiego jest we Włoszakowicach, że tak bardzo jelonki upodobały sobie to miejsce? Dobre pytanie, bo powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy w Wielkopolsce i Wielkopolska to raczej nie słynie z pięknych drzewostanów dębowych. Bardziej z kartofli. Bardziej z ziemniaków, czy też wielkopolskich pyr, tak? Natomiast znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, bo ten kompleks zajmuje prawie 1000 hektarów i jest rzeczywiście odpowiednio zagospodarowany przez nas tutaj, przez lokalnych leśników. Dlatego też nie ukrywam, pochwalę się, czy też będę nieskromny, jeśli powiem, że mamy jedną z liczniejszych tutaj populacji jelonka rogacza w Polsce. Tak? Dzięki właśnie odpowiednim zabiegom, odpowiednim czynnościom. Zobacz proszę, jak wygląda tutaj to odnowienie naturalne, tak? No Tomek, właśnie, powiedz mi, ile taki dąb może mieć lat? Ten właśnie. Ten za nami? Tak. Ten czy ten? Ten za nami, ten taki średniak, że tak powiedzmy. No nie wiem, 20. No, a on ma dziś około 60-70 lat, natomiast to piętro górujące, te najstarsze drzewa, to one mają ponad 150 lat. Jakie to ma znaczenie dla tego naszego małego, chociaż największego wśród chrząszczy bohatera?
Jelona Growlegacz, żeby się rozwijać, żeby mógł przejść bezpiecznie cały cykl rozwojowy, potrzebuje truchniejących lub też świeżych pniaków dębowych. Tak? Czyli w momencie, kiedy samica składa jaja, ona właśnie składa je w takich miejscach, gdzie te pniaki już jak gdyby zaczynają próchnieć po to, żeby zapewnić tym larwom, pędrakom przyszłym możliwość żerowania. Jak długo jelonek żyje pod ziemią? Mówiąc kolokwialnie, jelonek ma przeklapane, tak? Bo żyje 4 lata jako pędrak w ziemi. Tam oczywiście poddawany jest, bo nie wiem czy wiesz, ale on ma 10 cm długości. To jest naprawdę kawał białka, tak? Jest oczywiście notorycznie poszukiwany przez i wyjadany przez dziki, więc już tam jest jedno zagrożenie. Następnie po tych 4 latach następuje przepoczwarczenie. Sama jego kolebka poczwarkowa, czyli to jest to miejsce, kiedy on się przeistacza z tego pędraka w owad doskonały, wielkością przypomina kurze jajo. Mhm. Następnie wiosną następnego roku owad wylatuje. Chciałbyś zobaczyć takie miejsce, gdzie wylatuje? No pewnie. Zapraszam. Okej. O, zobacz Tomasz, proszę. Pieniak, tak. Ale ich tu nie brakuje, prawda? Ich tu nie brakuje, ale rzeczywiście będzie to doskonała okazja, żeby zobaczyć i omówić, jak to z tym jelonkiem jest. O, zobacz, mamy proszę nawet otwór wylotowy, prawdopodobnie... Co można tam? O, masz tyle odwagi? Nie, czekaj, bo pamiętam te jego wielkie żuwaczki, jakbym tak, nie złapał to. Oczywiście. Słuchaj, jesteśmy przy pniaku dębowym, tak? Kilkuletni pniak dębowy, przy którym to właśnie samice składają około 30 jaj. No i cóż, przez 4-5 lat wokół takiego pniaka żyje sobie ten pędrak, buduje odpowiednie korytarze, tak, ale też właśnie odpowiednia ziemia powoduje to, że jest to kolejny czynnik, o którym możemy powiedzieć, że jego jest tutaj tak dużo. O, zobacz proszę Tomasz. Ale mamy szczęście. Szczęście, dobra, możemy podejść bliżej, nie? No, okej. Powiedz mi, co tu się teraz dzieje? One się spotkały i co? Zamierzają ze sobą walczyć? Sam bym chciał wiedzieć, powiem Ci szczerze, bo no, skoro dwóch panów się spotyka, no to prawdopodobnie będziemy świadkami czegoś niezwykłego. Na razie jak w westernie stoją naprzeciwko siebie i badają się, tak? Wiesz, jak rewolwerowcy. Widziałem takie walki i one rzeczywiście przypominają walki zapasy, czy też sumo. No i oczywiście newralgiczny moment jest ten moment, kiedy tymi potężnymi żuwaczkami, tak, rogami chwyta jeden drugiego konkurenta i przewraca nawet na bok, tak, czy też majestatycznie unosi do góry jako zwycięstwo, tak, jako symbol takiego pokonania przeciwnika. Walka o samicę dobiegła końca. Pokonany odchodzi bez prawa powrotu. Zwycięzca bierze wszystko, łącznie z prawem do przekazania dalej swoich genów. Rozpoczyna się koszykowanie. To koszykowanie, słuchajcie, może trwać nawet kilka dni. Po prostu będzie tej samicy pilnował tak długo, aż mu się po prostu to nie znudzi, nie? Czyli nawet do kilku dni. Samica wtedy schodzi, wbija się w takie miejsca wokół tutaj właśnie pniaków, tak? Nie drzew, tylko świeżych pniaków dębowych. Tam składa no, mniej więcej około 30 jaj. I niestety no, przykro kończą owady doskonałe, przykro kończą swój żywot. Samce, jako dorosłe już osobniki, one w ogóle się nie odżywiają, tak? Czyli to przez 4 lata będąc pędrakiem, tym 10-centymetrowym, bo to nawet do 10 cm dorasta taki pędrak, ile jest w stanie, że tak powiem, zachować, zmagazynować tego białka, no tyle mu potrwa, pomoże przetrwać jako osobnikowi temu dorosłemu, nie? Jak mówi Marek, w takich miejscach jak to, jelonek będzie miał się świetnie, dopóki będzie prowadzona tu dobra i zrównoważona gospodarka leśna. Jednak w polskich lasach są również miejsca jak na przykład w nadleśnictwie Bytnica, gdzie miejscowa populacja jelonka może być w przyszłości zagrożona, a to ze względu na jednowiekowy charakter słynnych na całą Polskę alei dębowych w Gryżynie i Zawiszach, które upodobały sobie te niezwykłe chrząszcze. Jeśli te dęby zginą,
Wraz z nimi znikną tutaj jelonki. Nie występuje tu naturalna wymiana pokoleń drzew, dlatego w ramach przeprowadzonego projektu przyrodniczego Servus leśnicy specjalnie dla jelonków posadzili 3100 nowych dębów. To ponad 15 km nowych alei, które w przyszłości zastąpią powoli zamierające drzewa. Te działania mają zapewnić jelonkom stabilne siedliska dla ich dalszego rozwoju. Za ochronę zagrożonych gatunków w Polsce odpowiadają leśnicy, przyrodnicy i naukowcy. Dzięki ich współdziałaniu, mam nadzieję, że zobaczyliście to w dzisiejszym odcinku, możemy coraz częściej cieszyć oko tymi niezwykłymi zwierzętami w polskich lasach. To był program Las Bliżej Nas, a ja zapraszam Państwa na kolejny odcinek już za tydzień.